zaczniemy dzisiejszą uroczystość, ponieważ pogoda nam, słuchajcie, sprzyja bardzo. Tak więc, żebyśmy tutaj wszyscy nie padli, to rozpoczniemy. Ja chciałabym w kwestii organizacyjnej przekazać, że jeżeli by komuś było słabo, nasi strażacy ochotnicy tutaj w sali obok służą pomocą, jak najbardziej wyniosą, pomogą, uratują wszystkich. A teraz już poważnie. Witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości wszystkich przybyłych gości. Spotkaliśmy się dzisiaj w naszej szkole, aby uczcić ważne dla nas święto. Jakim jest 20-lecie nadania imienia oraz sztandaru, jak również otwarcie nowo powstałego zaplecza sportowego Wojska Wielofunkcyjnego. Witam serdecznie. Pana wójta gminy, przepraszam, tak spojrzałam, że goście są wszyscy. Pana wójta gminy Zbigniewa Bojasa. Dodam tutaj jeszcze dobrego gospodarza, dzięki któremu nasze wspólne wizje i plany stają się rzeczywistością. Witam gości honorowych, państwa Annę i Kazimierza Marczyków, którzy od lat wspierają domską oświatę. Witam serdecznie. Witam serdecznie państwa radnych powiatowych. Witam serdecznie. Witam serdecznie radnych gminy Gdów. Witam serdecznie pana komendanta policji w Gdowie. Witam serdecznie naszych przyjaciół, komendantów OSP w Gdowie, Winiarach i Kunicach. Witam panią skarbnik Katarzynę Lisowską. Witam serdecznie panią dyrektor Gminnego Centrum Obsługi Oświaty, panią Jadwigę Natkaniec. Witam serdecznie pana Tadeusza Ciężarka, naszego szefa radnej. Witam serdecznie sołtysów wsi Winiary, Kunice, Wycisko i Niżowa. Witam moich kolegów i koleżanki dyrektorów szkół z gminy Gdów. Witam serdecznie panią dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, panią Violettę Chmiela. Witam pana kierownika budowy i projektu, pana Adama Gizę. Witam serdecznie wszystkich emerytowanych nauczycieli i pracowników. Witam serdecznie ówczesną i obecną radę rodziców. A w szczególności witam panią Renatę Kasprzyk i panią Barbarę Reś-Lusarz, ponieważ wiem, że one były takim największym kołem napędowym tamtych czasów, dzięki którym, czy dla których dzisiaj spotkaliśmy się. Trójki klasowe również, które wówczas pracowały przy nadaniu imienia. Dzień dobry, witamy serdecznie pana starostę powiatowego, pana Marciora. Witam serdecznie panie z koła gospodyń wiejskich, bez których żadna impreza w szkole się tak naprawdę nie odbędzie. Nauczycieli, rodziców i uczniów. Witam wszystkich darczyńców i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są tutaj na tej sali. Zapraszamy.
Proszę o powstanie. Baczność, począć sztandar wprowadzić. Sztandar jest symbolem, jest świętością.
jedno miejsce jest gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową. Jest symbolem historii, symbolem tradycji, łączy wszystkich tych, którzy mają ten sam system wartości. Jest świętością, bo my oddajemy mu cześć, bo im są na nim bardzo narodowe, jest godło państwowe, jest patron, ewentualnie symbolem z nim związany. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, wówczas obok znaczenia świeckiego uzyskuje znaczenie religijne. I znaczenie jest tym większe, gdy zostaje patronem świętym, tak jest to w przypadku naszej szkoły. Naszym patronem jest król, później królowa, jedyny monarcha kanonizowany. Jadwiga była bardzo mądrym, silnym władcą, pomimo swojego młodego wieku. Jednocześnie rozpoczęła budowę silnego państwa, co dopiero okazało się dwa wieki później, kiedy powstała Rzeczpospolita Obojga Narodu, największe wcześniej mocarstwo w Europie, liczące prawie 1 000 000 km². Jadwiga jednocześnie jest postacią, wzorcą do postępowania, nie tylko współcześnie, ale przypuszczam, że również dla przyszłych pokoleń. O cnotach i zaletach królowej Jadwigi dopiero opowiedzą nam uczniowie za chwilę podczas programu artystycznego. Pozwolę Państwu, że się przedstawię. Nazywam się Magdalena Hebda. Byłam dyrektorem szkoły podczas tej uroczystości 20 lat temu. Proszę o wybaczenie, ale szczególnie chciałabym popytać Radę Rodziców sprzed 20 lat, jeden z organów szkoły, wspaniałą Radę Rodziców, dzięki której w dużej mierze była możliwość zorganizowania uroczystości nadania imienia i poświęcenia sztandaru. Wspaniałą zresztą działa, jak elastyczna szyja, która napędzała głowę do kreatywnego myślenia. Bardzo Państwu za to dziękuję. Dziękuję również kołu gospodyń, które zawsze było prężne i pomagało w przygotowaniach, zwłaszcza posiłku, nie mówiąc o wspaniałych regionalnych piosenkach, które słuchaliśmy tutaj, mieliśmy też słuchać. Dziękuję strażakom, którzy również pomogli nam przy organizowaniu uroczystości. Chcę bardzo podziękować Radom Sołeckim. W tamtym okresie przekazały ogromne pieniądze na szkołę, przede wszystkim wyposażenie szkoły. Chciałam tutaj jeszcze, jeszcze jedno bardzo ważne podziękowanie. Chociaż one już były, ale ja jeszcze raz powiem, że dziękuję wszystkim rodzinom, bez wyjątku, z Winiar, z Kunic, z Huciska i części Niżowy, bowiem każda z nich włożyła w cegiełkę, aby zrealizować ten zaszczytny cel, jaki sobie postawiliśmy. O ile, proszę Państwa, opieranie obiektów to jest kompetencji urzędów, o tyle nadanie imienia czy poświęcenie sztandaru z kompetencją organów szkoły. A nie było w tamtych czasach łatwo, było z konsolą. Sami musieliśmy zdobywać pieniądze poprzez organizację zabaw karnawałowych, no i przez słynną kolędę, podczas której właśnie odwiedziliśmy wszystkie tutaj we wsiach domy. Ja chciałabym taką anegdotę panu powiedzieć, bo potem nawiążę do pewnej rzeczy. Mianowicie pamiętam, było to 30 lat temu w starej szkole. Właśnie wychodziłam ze szkoły, to był marzec, szkoła tonęła, wiosna. Szkoła tonęła, było to było prawie po kostce. Wychodzę ze szkoły, zauważyłam starszą panią w kapeluszu prochowską w śniegowcu. No i pani zapytała się, gdzie jest dyrektor szkoły, po czym stanęło i nie mówi do mnie. Wie pani co, zjeździłam całą Małą Polskę, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałam. No ja zorientowałam się, o co chodzi. Więc popatrzyłam, tak jak pani skierowała wzrok na szkołę. No i mówię, mamy te kloaki. Ja mówię, no nazywamy je dalekimi pawilonami. I potem dodała, wie pani, pani co, jak pani, jak państwo możecie uczyć w takiej szkole? Jak państwo mogą uczyć takiej szkole w schyłku XX wieku? Ta postać cały czas mi wraca, tylko jakie są właśnie uroczystości, czy związane z otwarciem, czy nadaniem imienia szkoły. No oczywiście byłam zażenowana, ta skarga była skierowana do mnie, ale w tym okresie również pracowała w szkole winiarach pani Jadwiga Kasprzyk. Była nauczycielem krótko, była później rozpoczęła pracę w
gminie, później została w innym gminie. I ona właśnie wykonała to, czego ja nie byłam w stanie wykonać, czyli podjęła budowę tej szkoły. I dzięki niej ta szkoła powstała, dzięki niej tutaj teraz jesteśmy. Dlatego wspominam tą osobę. Jest to naprawdę bardzo miła kobieta, przede wszystkim bardzo skromna. Pamiętam, jak otwieraliśmy w 2000 roku tą salę gimnastyczną, którą mówię, no może byśmy zrobili jakąś uroczystość. Popatrzyła z uśmiechem na mnie i mówiła, co ty nie masz nic innego do roboty, tylko uroczystość wiecznie robić. Więc tu właśnie ta skromność pani Kasuszy się przejawiała. Korzystając z okazji, to są wnukowie, będą za chwilę absolwentami szkoły Jadwiżańskiej. Chciałam złożyć serdeczne podziękowania, bo nie wiem, czy pani była w Jezu. W każdym razie składam to podziękowanie. Nie chcę tak długo zatrzymywać, bo proszę księdza przewodniczącego slajdami. No i tak przedstawię. Ja wiem, że tego dobrze nie widać. Może zaczniemy od pierwszego slajdu. Tak, 1 września 2007 roku odbyła się uroczystość. W ogóle coś pomylone. 1997 roku uroczystość otwarcia szkoły. Szkoła oczywiście od frontu wyglądała wspaniale, już na skutkach. Natomiast z tyłu był to jeszcze raz budowy, proszę państwa. Budowa jeszcze trwała. Ja pamiętam, jak tutaj była dziura w górze, bo jeszcze było tynkowanie wewnątrz sali gimnastycznej. Także dopiero całość została oddana w 2000 bodajże w drugim roku. Nie pamiętam dokładnie, ale tu jest kierownik. Była zrobiona dopiero elewacja. Proszę nas. I moi państwo drodzy, to jest rada pedagogiczna i witam również emerytowanych nauczycieli, że tam z tym są. Rada nie była duża, ja byłam obracana w szkole. Było nas 13 osób i dopiero w 1998 doszedł do nas mistrz Jan, tak nazywa się doktora Jana Bosaka, który postawił kropkę na tym, bo zawsze miałam problem, jak to z tym chorym zrobić. Teraz wstawałam, pamiętam się, pani Kasprzyk przyprowadziła go do szkoły. No i mówi, że chciałby uczyć, a co pan zrobił? I grafikę na SP. A umie pan, pewnie pan miał lekcję rysunku i na pewno coś pan malował. No mówi, że tak. No to mówię, proszę, żeby do papieru przyniesie z panu przyjęty. Właśnie dzięki temu człowiekowi, można tam. Proszę jeszcze. Tak, tak. Jeszcze. Już nie będę mówił o tym. O właśnie. Dzięki temu człowiekowi powstała polichromia. Później dowiedziałam się, że w tym czasie również malował na 20-lecie pontyfika Jana Pawła II. Wykonywał obraz Jana Pawła II, który zawisł na chynanicy Kościoła Wariackiego. Jak o tym się dowiedziałam, on uprawia pan malarstwo wielkogabarytowe, to na pewno pan znowu tutaj zrobić tą polichromię. No i udało się, pracowaliśmy długo, bo prawie 2 miesiące. Pan Marek Szydowski nam pomagał, muszę było ścierać emulsję, ale doszliśmy do samego końca, także udało się tą polichromię skończyć. Proszę. Wiosną 1999 roku uczennica szkoły podstawowej, ta szkoła miara wykonała sztandar, który państwo przed chwilą na ceremonii widzieli. I tak przychodzi po. A 31 maja 1999 roku odbyła się msza tutaj w szkole, którą zlebrował kardynał Franciszek Macharski. I dokonał on ceremonii poświęcenia sztandaru. Ja wiem, że tych zdjęć tak słabo widać, ale to pokazuje właśnie powitanie kardynału przyjęcia. Później odbyło się powitanie gości, gościliśmy sztandary z innych szkół, były również sztandary OSP. No i cała ceremonia poświęcenia sztandaru. I następnie poświęcony sztandar został przekazany uczniom. I tu była też taka zabawna historyjka, poszukaliśmy najprzystojniejszego pana, który przekaże sztandar uczniom szkoły. Podczas tej uroczystości nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Szczególnie chcę podziękować fundatorowi,
który był pan Zdzisław Skulski. Ta kapisa do tej kolegi jest w szkole i gminie hasło korporacji właśnie wyjęte z tej kamienicy. No i oczywiście to już było pożegnanie. Ksiądz kardynał nie mógł zostać, w ogóle nie widzieliśmy do końca, że odprawił mszę ze względu na stan zdrowia. No i wręczyłem się prezent od uczniów szkoły. Dobrze. W 2006 roku wprowadziłam szkołę do Stowarzyszenia Sedalicji. Była inicjatorem utworzenia Szkoły Jadwiżańskiej. W 2007 roku po raz pierwszy było takie oficjalne spotkanie Szkoły Jadwiżańskiej. Było nas do około 2000 osób, 44 szkoły. Obecnie jest blisko 200 szkół w całej Polsce. W zasadzie, aha, jeszcze bardzo ważna rzecz, bowiem mieliśmy remont w szkole, remont kominu, i część poligromii została zniszczona. Uczeń naszej szkoły, wychowanek mistrza Jana, Tomasz Ślusarz, pomógł w odnowie właśnie onej poligromii, wówczas uczeń szkoły plastycznej. Tak w zarysie krótko, bo nie chcę zabierać czasu, bo dzieci czekają z niecierpliwością. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, którzy włączyli się właśnie w tą wspaniałą uroczystość nadania imienia szkole i poświęcenia sztandaru. Dziękuję Państwu i teraz zapraszam na program artystyczny, bardzo ważny. Jadwiga jest serce Polski, a Polska na każdym etapie swych dziejów musi stwierdzić, że była i jest w znacznej mierze przez Jadwigę. Postać Jadwigi, jej życie i działalność wywarły wielki wpływ na dzieje Polski pod względem historycznym i pod względem duchowym. Tak o naszej patronce powiedział kardynał Karol Wojtyła w 1973 roku. Fragment tej wypowiedzi zamieszczony jest na tablicy pamiątkowej naszej szkole. Kronikarz Jan Długosz napisał o Jadwidze. Twarz miała bardzo piękną, ale piękniejsze były jej obyczaje i cnoty. W tym roku obchodzimy 620 rocznicę śmierci naszej patronki. Co powoduje, że Polacy wracają do świętej królowej Jadwigi? W życiu naszej patronki możemy podziwiać i naśladować wartości aktualne również we współczesnych czasach. Wiara, nadzieja, miłość, roztropność, sprawiedliwość, męstwo, pokora, umiarkowanie, pokój. Ja także mam swojego Pana, tego na niebie i na krzyżu. Pragnę przeżywać tę noc na rozmowę z Nim w katedrze. Wiele skarbów kryje w sobie katedra wagarska. Wśród tych skarbów krzyż królowej Jadwigi pozostaje miejscem szczególnego świadectwa. Strzeżcie tego skarbu w sposób szczególny, tak jak strzegły pokolenia, mówił papież Jan Paweł II 10 czerwca 1987 roku, stając w katedrze na Wawelu przy relikwie i krzyżu błogosławionej Jadwigi, naszej wielkiej królowej i matki ludu. 10 lat później królowa Jadwiga została ułożona w świecie. W 1997 roku to miejsce uważane jest w katedrze za najświętsze. Królową często wydywano od stóp uszczowanego Chrystusa i codziennie uczestniczyła w mszy świętej. Fundowała wiele nowych kościołów oraz uposażała wszystkie klasztory. Jadwiga uzyskała zgodę papieża Bonifacego IX na utworzenie Wydziału Teologii na Akademii Krakowskiej. Stając się matką chrzestną narodu litewskiego, troszczyła się o nowo ochrzczonych oraz o formację kapłanów, którzy mieli im posługiwać. Na Zamku Królewskim zorganizowała skryptorium do przepisywania ksiąg religijnych oraz Pisma Świętego i utworzyła kolegium zakonistów, którzy śpiewali i prezentowali psalmy.
Święta Etigo Królowo, bądź naszym wzorem, naszą przewodniczką, abyśmy świadomi Bożej obecności jaśnili świętą i czynną miłością. Miłość rozbudza miłość. Bliskość z Chrystusem i gorliwa modlitwa dawały królowi moc i mądrość podejmowania trudnych i ważnych decyzji. Widywano Panią Wawelską na krakowskim rynku wśród ubogich poddanych, z którymi dzieliła się tym, co miała. Jadwiga zabiegała o dobra materialne dla swoich poddanych, opiekowała się szpitalami, czuwała przeciwniających, dodając im otuchy. Dobry człowieku, dlaczego płaczesz? Skrzywdził cię ktoś? Cierpienie cię jakieś przygniotło. Może uda nam się nie zażegnać. Nie wracaj się. Jutro przyślemy do twojej żony medyka. Przyślemy ci także grosiwo. Dziś nie mam nic. Niech ta klamra wystarczy na wydatki. Miłość, którą objawił jej Chrystus, niosła w siebie ludzi. Pragnęła, aby wszyscy mieli w niej udział. Święta Etigo Królowo, bądź naszym wzorem, naszą przewodniczką, abyśmy jaśnili świętą i czynną miłością. Pobyć w świątyni.
środowisku kulturalnym dworu w Budzie sprawił, że Jadwiga posiadała umiejętność czytania, znajomość języków obcych, języka łacińskiego, włoskiego, niemieckiego i polskiego, zamiłowanie do lektury, muzyki, sztuki i nauki. W wychowaniu Jadwigi zwracano uwagę na zasady religijne, kształcenie wytrwałości, obowiązkowości oraz wierności w dotrzymywaniu słowa. Królowa Jadwiga wiedziała, że tak siła państwa, jak siła kościoła, mają źródło w starannej edukacji narodu, że droga do dobrobytu państwa, jego suwerenność i uznanie w świecie idzie przez prężne uniwersytety. Wiedziała równie, że wiara potrzebuje zrozumienia, że wiara potrzebuje kultury i kulturę tworzy, że żyje w przestrzeni kultury, więc nie szczędziła niczego, by ubogacić Polskę w całe duchowe dziedzictwo. Sprawiedliwość nie może być pozbawiona miłosierdzia. Stanisław ze Skarbnierza tak mówił o królowej. Widzieliśmy, że była dobrodziejką wdów, pocieszycielką sierot, tarczą ubogich, ucieczką pokrzywdzonym, orędowniczką mocy niebie przed obliczem naszego króla, tym, których niegdyś lękiem napełniała osoba króla i przerażała jego sprawiedliwość. Ona swoim osobistym wcawiennictwem przynosiła ulgę. Jadwiga patrzyła na ludzi sercem wrażliwym. Na jej wniosek udzielono amnestii skazańcom. O głębokim poczuciu sprawiedliwości świadczył słowa Jadwigi skierowane do męża w czasie podróży do Wielkopolski. Kazaliście, panie, oddać ubogim narodom za zagrabione mienie, a nawet go pomnożyć. Ale kto im wylega łzy powróci? Zwijajcie się, murarze majstrowie, niech zostanie słyszany kościół w Krakowie, niech zostanie Panu Bogu mieszkanie. Kiedy władca bezmiernie skończył rozmiar i dał postanowioną Jadwigę pomiłowaną. Hej, zwijajcie się, murarze majstrowie, żeby stanął śliczny kościół w Krakowie, bo król każe złoty stawiać w ołtarze. A Jadwiga królowa idzie spojrzeć z Krakowa, czy też będzie tą droga, ta świątynia dla Boga. Hej, już widać idzie pani przez Kraków, a koło niej kilku starych żebraków i sierotki bez opieki kalenki. O Jadwiga szodziuchno, niby jaka i dziuchno, raz za razem przystaje i ją muzyka rozdaje. Hej, zbijają się majstrowie weseli, bo Jadwiga miłościwą ujrzeli. Tylko jeden czasem wzdycha, chodź cicho. A co młotem uderzy, to za to, czemu bierze i spada na kamień. Więc stanęła obok niego królowa. Co ci człecze? Żona moja niezdrowa leży w chacie, bez pomocy, w niemocy. A biskielka dziecięta nikt o nich nie pamięta. Z głodu żebiedactwo, jak w zimie ptactwo. Żal oblał twarz Jadwigi miłości. Wszystko złoto by dała ręką i dostał, a tak się jeszcze zdało, zabawą. Toż opadła w swym strapieniu stopka swą na kamieniu. Podrywa szczerzyków na nim złotą i odda dla dzieci z ochotą. Polska królowa, młoda, piękna, ale najbardziej dobra. Nawet kamienie miękną, by stać na nich stopą drobną. Klejnotów królewskich błysk mniejszy jest niż świętości, mądrości, światło. O Jadwigo, śliczna pani, wadeckim krzyżem klęczy z nami, a czarna zasłona nie opada jak niewolę. Wciąż za mało takich serc jak twoje, i wysoko i na dole w narodzie. Szybko przyszło Jadwidze hartować się w męstwie. Będąc dzieckiem, utraciła najbliższych. Mamę Elżbietę, tatę Ludwika Węgierskiego, babcię Elżbietę Opiekuną i siostrę Katarzynę. Jako dziecko w 1384 roku została królem wielkiego narodu, zamrożonego przez wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Poślubiła człowieka, którego nie znała, odkładając osobiste upodobania. Postawiła na pierwszym planie
dobro polityczne i religijne narodu. Mężność nosiła oszczerstwa bogów, które mogły odebrać jej dobre imię. Nie chcę być w blasku drogich kamieni i złota, ale w pokorze i łagodności. Lowa Jadwiga okazała się wzorem prostoty zarówno do Bożego ożywienia i ubiorów. Nie miała drewniane perły, a wraz z innymi kosztownościami oddała na odnowę Akademii Krakowskiej. Nie była zbyt rozmowna, nie wstrzymała kłótni, daleka była od wsiadania kogoś, nie unosiła się gniewem bez słusznej konieczności. Pani Wawelska czuła się odpowiedzialna za pokój. Wiedziała, że przyszłe oboje mogą być nierozwiązane konflikty społeczne. Dlatego zabiegała o sprawiedliwość społeczną. Troszczyła się zwłaszcza o najbiedniejszych. Adam Mickiewicz, epopeja, Pan Tadeusz napisał. Polacy miewali zamieszki w tym gorsze, jeżeli stopicą orzeszki. A gdy na rozum wzięła królowa Jadwiga, to się bez sądu głowa skończyła intryga. Zapanowanie Jadwigi pokojowo zakończono wojnę między rodami wielkopolskimi. W 1385 roku królowa doprowadziła do ugody z księciem mazowieckim, który pretendował do tronu polskiego w małżeństwie z Jadwigą. Jako wódz armii odzyskała Grody Czerwińskie. Dzięki niej uniknięto wojny o Podole oraz wojny z Tatarami. Prawie do końca życia prowadziła prefraktację z krzyżakami, którzy zostali pokonani przez jej męża Władysława Jagiellonią i Jadę wam za dawne i obecne krzywdy przyrządzone Królestwu Polskiemu. Dopóki żyję, nie dopuszczę do wybuchu wojny. Nadejdzie jednak chwila, w której wasze ciężkie miecze będą leżały u stóp króla. Tu każdy kwiat do niej się przyzna.
bardzo dziękujemy za piękny występ. Usiądźcie na widowni, proszę. Moi drodzy Państwo, a teraz wystąpią dla nas najmłodsi z naszej szkoły i później zajmę jeszcze 3 minutki ja, pozwolę sobie. I tanecznym krokiem my przejdziemy na nasze piękne wojsko sportowe, które dzisiaj będziemy święcić. Ksiądz obiecał, tak? I będziemy, wszystko, ksiądz jest przygotowany świetnie. I zaproszę również do przecięcia, ale jeszcze nim wyjdziemy, po moim słowie, poproszę o zabranie głosu gości, którzy mają ochotę tutaj na środku wystąpić. Zapraszam Pani Zosiu. Powodzenia, kochani. Sfinalizowane z europejskich funduszy rolnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Dziękujemy bardzo za wiarę. A ja chciałam teraz z tego miejsca bardzo króciutko, ale tak od siebie podziękować wszystkim Państwu, którzy jesteście z nami, którzy tworzycie historię naszej szkoły. Tworzyli ją dyrektorzy, pani Magdalena Hebda, pani Małgorzata Chorąży-Woźniak, teraz ją tworzę ja. Tworzyli rodzice, tworzyli strażacy, tworzyli koła gospodyń. Tworzy tą historię nasza młodzież, która dorasta. I szkoła pięknieje, zmienia się, rozwija. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Kiedyś, kiedy ja przekażę pałeczkę, to nadal nasza szkoła będzie kwitła i będzie fantastycznym miejscem, do którego wszyscy z miłą chęcią będą przychodzić. Tego życzyłabym sobie i tego życzyłabym wszystkim, którzy są gospodarzami. Historia pisze się dalej i niech pisze się piękna historia. Zapraszam bardzo do zabrania głosu gości. Zapraszam bardzo pana Wójta, a potem pozwolę sobie zaprosić, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, gości honorowych, pana starostę. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, pani dyrektor, droga młodzieży. No, pozdrawiam się, że przypomniano nam historię powstania naszej tej szkoły, nadania imienia szkole, czyli poświęcenie sztandaru, fundowanie przez rodziców w 99 roku właśnie tego naszego sztandarowego. No i kolejne wydarzenie, gdzie szkoła istnieje, nie było wojska sportowego, nie było bieżni, nie było parkingu, no w tej chwili to się stało. Także kolejna inwestycja na terenie naszej gminy, na terenie Winia, czyli tworzymy kolejną bazę sportową przy szkole podstawowej. Nie byłoby tego oczywiście, gdyby też nie budżet naszej gminy, rada gminy, która też patrzy przed innym okiem na naszą oświatę, na bazę sportową przy danych szkołach. I jednomyślnie przegłosowali na finansowanie do tego projektu właśnie, o którym wspomniała pani dyrektor, do PROW-u. 400 prawie 20 tysięcy z budżetu gminy poszło do tego zadania, z czego dofinansowania z budżetu województwa było prawie 30 tysięcy. Czyli w sumie ten obiekt kosztuje 948 tysięcy 35 groszy, jak się nie mylę, ale niecałe 950 tysięcy złotych. To jest duża inwestycja, duży projekt, ale też wsparcie unijne. Także gorąco chciałbym podziękować, a jest z nami w tym momencie były przewodniczący województwa małopolskiego, pan Kazimierz Marczyk, gdzie wspierał również tę inicjatywę, a ten projekt był już przygotowywany od 2016 roku. Pojawił się na nowo w 2017 roku, w pierwszym kwartale. Myśmy złożyli ten projekt, projekt został pozytywnie rozpatrzony i umowę podpisaliśmy w październiku, 23 października 2018 roku z Województwem Małopolskim na finansowanie tego zadania. Okres zimowy był na to, żeby przygotować się do przetargu na to zadanie i w lutym przetarg został rozstrzygnięty, zatrudniony wykonawca na to zadanie. Inspektor nadzoru, który jest tutaj razem z nami, pan Adam Kiza, który od początku też był inicjatorem, bo też projektował właśnie tą bazę sportową. I tak to się zaczęło, i tak to się skończyło. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Zadanie zostało rozpoczęte, bo umowa z wykonawcą podpisana 20 lutego. Termin był do wykonania 30 czerwca. Czyli udało się w terminie wykonać to zadanie. Bardzo dobry wykonawca. Jeden z niewielu, którzy trzymają się terminów, także też duże podziękowanie dla wykonawcy, który wykonywał to zadanie. I chciałbym podziękować również tutaj pani dyrektor, oczywiście, która mnie mobilizowała. Pani myślała, kiedy to będzie, będziemy robić. I poczekaj, na pewno wykonamy. I też chciałbym podziękować tutaj sołtysowi, naszemu radnemu, który jest razem z nami, który cały czas mnie wspierał, pytał się, popytywał się, co robimy, jak to zrobimy. No udało się, także też chcę podziękować tutaj. Gratulacje dla pana radnego naszego tutaj. Pokaż się.
zadania, to oczywiście mieszkańcy na zadaniach miejskich też dopytywali się, kiedy to zadanie będzie, co robimy z tym placem przy szkole podstawowej. Ale udało się, także drodzy Państwo, cieszymy się wszyscy, kolejna inwestycja, kolejny obiekt sportowy, przepiękny przy szkole podstawowej. Oby tak dalej było w naszej gminie, mamy ich coraz więcej tych obiektów. Nam troszeczkę jeszcze brakuje, ja sądzę, że w tej kadencji jesteśmy w stanie troszeczkę jeszcze zbogacić tę bazę sportową. No to co? Ja tyle. Jeszcze raz dziękuję, gratuluję wszystkim. Tutaj Rada Rodziców też jest takim motorem, który też mobilizuje nas samorządowców, bo to, co pani dyrektor przekazuje, to są kolejne inicjatywy. Wiem, że Rada Rodziców wspierała tutaj odnowę tej szkoły, ma nowa salę, ma nowa autorów jest stale. Także gorąco chciałbym podziękować Radzie Rodziców, bo niesamowicie jest zaangażowane w to środowisko właśnie szkoły. Także dziękuję wam, bardzo rodzice. Dziękuję. Już nie będę wspominał, słuchajcie, o kole niestety, bo po prostu nie było, nie będę mówił o strażakach, bo strażacy zawsze wspierają to szkoły i szkoły. Także gratuluję młodzieży, która doczekała się tak wspaniałego oczywiście obiektu. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy panie burmistrzu. Pani dyrektor, pani starostwo, panie wójcie, szanowne panie, szanowni panowie, bardzo serdecznie gratuluję tego wspaniałego obiektu, który już widzieliśmy, parkując samochód tam. Faktycznie serce rośnie patrząc na te czasy, na takie zdarzenie. To jest tak jak w tej bajce o rzepce, prawda? Ciągnął jeden, ciągnął drugi i dziadek, i babcia, i bocian, i żabka. Wyciąganie tej rzeki, czyli zbudowanie tego pięknego wojska, no rozpoczęła pani dyrektor, bo ciągnęła wójta. Ale ciągnęła, ale tutaj dołączył sąd wystarczy. Także wójt był ciągnięty z przodu i z tyłu chyba w tej sprawie. I w związku z tym złożył wniosek do samorządu wojewódzkiego, do sejmiku, do marszałka. I tam żeśmy, to z kolei wójt nas ciągnął. To do mnie wyzwaniał, to przyjeżdżał do Krakowa, a czasem ja tu zadłużana jestem mieszkańcem i podległy wójtowi. W związku z tym czasem wydawał polecenie, żeby rozwiązać tą sprawę. Także kilku nas stanęło w tej kolejce z tą rzepkę, żeby ją wyciągnąć i faktycznie udało się. No faktem jest, że wójt i Rada Gminy Gdowa hojnie zaoferowała prawie 1 000 000 zł. No to nam w województwie wypadało też trochę przebić i trochę więcej niż 500 000 dołożyć, żeby razem prawie ten 1 000 000 się zebrał do kupy, żeby powstał taki obiekt znakomity. Ale warto dla takich dzieci taki obiekt zrobić, bo już są wygimnastykowani pięknie, wyglądają jak dzieci warszawskie, te chłopaki szczególnie, albo lwowskie maciary. Super. Dystans również był piękny, także warto w takie miejsca dla takich dzieci, dla takiej młodzieży inwestować. W związku z tym serdecznie gratuluję pani dyrektor. Już w Warszawie, jak żeśmy byli na koncercie Rolling Stonesów w zeszłym roku, to już mówiła, żebym przyjechał na otwarcie. A teraz też kilka dni temu jeszcze zadzwoniła wraz z wójtem. Mam obowiązki w Krakowie, ale tutaj wypadało przyjechać, bo miła i piękna uroczystość i radość na wielu oczach. Także serdecznie wszystkim gratuluję, oczywiście i sołtysowi, i kołu gospodarki miejskiej, wszystkim, którzy się przyczynili. Ale to jest wspólne dziecko wójta i województwa gminy, władz gminy i władz województwa. Wójt jest ojcem, pani matką tego. My będziemy o tym nasze dzieci dbać. Obiecuję solennie. Zapraszam bardzo panie starosto. Pan starosto powiatowy Adam Kociołek, zapraszam. Wow. Panie wójcie, panie przewodniczący, pani dyrektor,
Kasiu, wybacz, to ty kiedyś powiedziałeś, że tytuły w Małopolsce są dożywotnie, w związku z tym, panie ministrze, bo proszę państwa, w tym czasie, kiedy właśnie było nadanie imienia tutaj poświęcenia sztandaru, powiat wielicki też miał, że tak powiem, raczkujący swój okres, czyli pierwszy rok swojego istnienia. Kasiu był wtedy ministrem w kancelarii pana premiera Muska, o ile pamiętam. Także ta historia toczy się kołem, tak jak pani dyrektor powiedziała. Każdy buduje tą historię w swoim czasie. Ja miałem zaszczyt właśnie uczestniczyć w tym nadaniu imienia poświęconego sztandaru. I myślę, że proszę państwa, naprawdę warto pogratulować tego, co się w tej szkole podziało w ciągu tych 20 lat. Myślę, że nie wszyscy pamiętają, jak było przejeżdżałem w 90-tych latach dość często tą trasą od Obczyc. W tym czasie byłem wójtem w gminie Głaj, w związku z tym była to najkrótsza trasa. I ja wiem, jak to wygląda. Młodzi niestety mają już ten obraz, który jest obecnie, ale myślę, że nie poprzestaną na tym. I pani dyrektor, i pan wójt, myślę, będą dalej tą bazę tutaj rozwijać. Jeszcze raz gratuluję, cieszę się, że gminy powiatu wieleckiego tak wspaniale się rozwijają, a nasze dzieci i młodzież będą miały gdzie uczyć się i rozwijać, bo tak naprawdę to oni kiedyś nas tutaj zastąpią. Ja chciałem wręczyć taką małą grafikę symbolizującą najnowszy obiekt powiatu wieleckiego. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie trafić do starostwa, to jest właśnie obecnie najładniejszy budynek w rynku wieleckim. To też jest pomysł, który został zaplanowany w początkowym okresie istnienia powiatu, czyli powiat też się rozwija, też idzie do przodu i myślę, że ci młodzi, którzy kiedyś nas zastąpią, na pewno będą o tym kiedyś pamiętać. Gratuluję jeszcze całej społeczności, pan dyrektor, życzę powodzenia. Dziękuję uprzejmie. No i drodzy państwo, teraz tak jak już mówiłam, to te trzy kroki pozwolimy sobie przejść na poświęcenie wojska i przecięcie wstęgi. O przecięcie wstęgi będę prosiła pana ministra Kazimierza Walczyka, pana wójta gminy Gdów, pana starostę powiatowego i pozwolę sobie tą czwartą osobą nieskromnie być ja. Moi drodzy państwo, a potem zapraszam z powrotem wszystkich zaproszonych gości na poczęstunek i bardzo proszę, że obecność, żeby byli wszyscy, bo obecność jest obowiązkowa. Dziękuję uprzejmie i zapraszam, chodźmy na ciąg dalszy.